Zbliża się 35. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Pielgrzymi w ciągu 9 dni pokonają ponad 200 km, a wyruszą 17 sierpnia spod Tarnowskiej Katedry. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Kim on właściwie jest?”. Hasło tegorocznej pielgrzymki jest zmodyfikowane troszkę w stosunku do duszpasterskiego roku liturgicznego, który jest w Polsce, bo w zasadzie to hasło jest jakby takim zaproszeniem do tego, żeby zmierzyć się, jeżeli chcemy iść, żeby się zmierzyć, to żeby zmierzyć się z pytaniem, kogo chcemy głosić. Dlatego to pytanie na pielgrzymce, kim on właściwie jest. Zaczerpnięte jest z Ewangelii Świętego Łukasza, z wydarzenia, które wydaje się, że jakby charakteryzuje czasy, w których też żyjemy. Burza na morzu, burza na jeziorze, a Jezus śpi. To takie burze, które przeżywają młodzi i starsi z różnych sytuacji. Jezus chce nas wyciągnąć, ale zanim nas wyciągnie, to musimy w zasadzie poznać, kim On jest, że jest w stanie nawet uciszyć burzę, te w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Mam nadzieję, że pielgrzymka to będzie takim wejściem w to nauczanie Jezusa, które nas przekona, że On może uciszyć nasze burze i dać siłę do tego, żebyśmy płynęli dalej. Jesteśmy teraz na etapie robienia zapisów. Zapisy się kończą w lipcu w parafiach. Nie ubyło nam na razie grup, mamy ich 25. Jedna, jak wiecie, połączona jest dziewiątka z dziesiątką, to już od kilku lat. A teraz pozostałe grupy się mają nieźle. I będziemy kontynuować dalej zapisy do sierpnia, do 17 sierpnia, kiedy będzie tutaj w Tarnowie o 6:30 spotkanie przy katedrze i wyjście na pielgrzymkę. Piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 17 do 25 sierpnia.